Siemanko, zapraszamy na drugą część serii z Teneryfy. Dzisiaj eksplorujemy Loro Park. Zapraszamy na przecudowne pokazy zwierząt. Zapraszamy na bliskie spotkania z egzotycznymi gatunkami oraz zapraszamy do spędzenia tego czasu razem z nami. Loro Park, znajdujący się w Puerto de la Cruz na Teneryfie, to prywatny zoobotaniczny park prezentujący oraz chroniący ponad 400 gatunków zwierząt oraz różnorodną florę z całego świata. Ogród znany jest także na arenie międzynarodowej zorganizowanych tam pokazów oraz funkcjonowania Fundacji Loro Park. Loro Park szczególnie dba o to, by goście bez żadnego problemu docierali do jego bram, nawet jeśli dysponują samochodem. Z centrum Puerto de la Cruz co 20 minut dojeżdża darmowy transport do Loro Park, ale nawet ci, którzy zatrzymują się w innych punktach wyspy, skorzystać mogą z autobusów jadących prosto pod bramę parku. Takie autobusy zabierają zainteresowanych m.in. na Playa de la Area, czy Los Gigantes, czy Playa Parrillos, Costa Adeje. Okej, no i tyle z części teoretycznej, a więc teraz przechodzimy do praktyki. Jak możecie zaraz zauważyć, bardzo zagęszczamy swoje ruchy, ponieważ bardzo spieszymy się na najbliższy pokaz delfinów. W naszym przypadku pośpiech bardzo się opłacał, gdyż zdążyliśmy jako ostatni, zajęliśmy fajne miejsca i chyba nagraliśmy fajne ujęcia. Oceńcie sami. Thank you.
pokaz delfinów mamy już za sobą. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A teraz standardowo, szybkim krokiem zasuwamy na pokaz orek, który swoją drogą jest jednym z najlepszych na świecie. Pokaz orek mamy odhaczony, więc idziemy w dalszym kierunku zwiedzać Loro Park. A tak na marginesie, siła, z jaką te zwierzęta uderzają o tafle wody, daje dużo do myślenia i pokazuje w 100% ich majestat i potęgę. Byście mogli się z nami przenieść na ten pokaz, zostawiamy oryginalny dźwięk, tylko dlatego, byście usłyszeli i poczuli to samo, co my w trakcie pokazu. Ale to nie wszystko. Jak się później okazało, myśleliśmy, że pokaz Fog będzie najnudniejszym pokazem, a okazał się naprawdę mega fajnym przedstawieniem i widowiskiem. Za chwilkę zobaczycie ten pokaz.
pokaz, ale póki co jeszcze poprzechadzajcie się z nami korytarzami i ścieżkami Loro Parku. Dla waszej wygody i dla skrócenia waszego stresu, byście nie musieli tak jak my biegać, załączam w opisie filmu godziny poszczególnych pokazów z daną wersją językową, byście mogli dopasować język do swoich osobistych preferencji. Musicie przyznać, że klimat Loro Parku jest niesamowity. Tropikalny klimat, niesamowicie rzadkie zwierzęta czynią ten ogród naprawdę wyjątkowym. Jeżeli będę miał kiedykolwiek możliwość przyjechania i obejrzenia Loro Parku, na pewno to jeszcze zrobię. Ogólnie pojawiła się koncepcja lotu jeszcze na Wyspy Kanaryjskie, ale musimy ustalić i wybrać wyspę, którą teraz będziemy eksplorować. Zbliżamy się do szklanego tunelu. Niestety film nie oddaje tego, co można zobaczyć na żywo, ale jest to zbliżone do tego, co możecie zobaczyć we Wrocławiu. Na przykład. Mówię wam dlatego, żebyście mogli sobie to zobrazować, jak to wygląda naprawdę.
Mira, papi. Mira cómo sube, mami.